24 w nocy, kiedy obudziłem się od wybuchów, od syreny, przeraziło mnie takie jakby słowo, że jednak to się stało. Jednak wojna. To jest jeden z takich najtrudniejszych testów, jeżeli chodzi o naszą miłość wzajemną, miłość nieprzyjaciół, miłość chrześcijańską. I teraz my jako naród ukraiński właśnie ten test zdajemy. Dziękuję. Вперед! Гарного вечора! О, з радістю. Хай добрий Господь буде з тобою, благословить тебе, попровадить і збереже. Та Син, Святий Дух. Амінь. Амінь. Тримайтеся крепко. Файно з вами. Файно з вами. З Богом. Хай Бог береже. Dzięki wielkie. No. Za wszystko, co robicie. Co robicie. Możemy, to robimy. No, właśnie. I każdy na swoim miejscu. To jest ważne. Jak rozmawiamy też z naszymi wiernymi, też wśród księży, rozmawiamy, że tyle razy przecież czytaliśmy te urywki, w których Chrystus mówi, abyśmy nie starali się nienawidzić, tylko miłować swoich nieprzyjaciół. I tak mówiliśmy, no oczywiście, no tak, Chrystus fajnie mówił. Fajnie o tym mówił. Ale to fajnie wygląda do tego momentu, kiedy to się staje czymś realnym w moim życiu. Widzimy, że niektórzy ludzie, którzy mieszkają w bardziej bezpiecznych miejscach, bardziej od nas też przeżywają to, co się dzieje. Ja teraz nie minimalizuję tego strachu, tego nieszczęścia, które dzisiaj właśnie toczy się, rozlewa się, prawda, w Mariupolu, w Czernigowie, w Charkowie, w innych miejscowościach. To jest naprawdę strach. To jest śmierć, która chodzi ulicami naszych miast. To jest nienawiść, która jest w stronę narodu ukraińskiego i nienawiść, która rodzi się też w sercach wielu Ukraińców, kiedy widzą, co się dzieje z ich krajem, z taką agresją, taką zewnętrzną. Ale też powiem tak, że wiele też tych ludzi, którzy mieszkają w tych strasznych umowach, to są ludzie, którzy też nie tracą na przykład takiego optymizmu, którzy umieją w tym czasie żartować, którzy widzą, że tak, że między nawet tymi kulami czasem mogą przejść, bo Bóg działa. Bo on kieruje tymi kulami. A mogę z wami się pożegnać? Bardzo wam dziękuję za zaangażowanie. I teraz oczywiście to dotyczy całej Ukrainy, ale też odnośnie naszej diecezji kijowsko-żytomierskiej. Tutaj przy mnie Józek jest, który, o którym też wiedzą, nie, że zawsze przyjeżdżał, przywoził tutaj dary i wywoził też ludzi. Też Andrzej Policht wiele rzeczy sprowadza do Żytomierza, Kijowa i tak dalej. No i za każde inne takie przedsięwzięcie, które macie też na planach. Naprawdę serdecznie dzięki, bo no jesteśmy teraz uzależnieni od tego i niektóre rzeczy nam codziennie się zmieniają. Na przykład mamy trochę rzeczy, a teraz wymyślamy, jak to dostarczyć do Czernichowa na przykład, do którego tylko pozostała droga wodna przez rzekę. I teraz załatwialiśmy dzisiaj łódki, no żeby można było dostarczyć, bo naprawdę tam jest głód, zaczyna się. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi i szerzy Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Cieszę się, że was widzę. Trzymaj się, witam. Z Bogiem.